złodziej rozmawiali, kiedy nagle z nieba zaczęły spadać meteoryty. Udali się w ich stronę i wtedy zobaczyli wielkiego czerwonego psa, który w pysku odniósł koszyk z niemowlakiem. Kat zabrał dziecko do domu i razem z dziewczyną wychowali dziewczynkę o imieniu Kasia. Kasia wyrosła na piękną i mądrą kobietę. Niestety, mama Kasi zachorowała, ale przed śmiercią postanowiła wyjawić córce skrywany sekret, że Kasia nie jest ich prawdziwą córką, tylko przyniósł ją czerwony pies. W koszyku razem z Kasią był złoty pierścień i złoty dukat. Mama chciała, żeby Kasia miała dobre, dostatnie życie. Wzięła duży kocioł i wrzuciła tam tajemnicze zioło. Nagle pojawiło się mnóstwo kotów. Małych, dużych, średnich, kolorowych. Złapała najgrubszego kota za ogon i trzymała go w komórce. Karmiła go aż do nowego roku. Potem wyjęła utuczonego kota za ogon i zawołała Kasię. Razem poszły aż do rozdroża, gdzie czekały na północ. Wtem przybył Brzydal. Brzydal w zamian za kota dał im złotego dukata. Teraz Kasia ma 2 złote dukaty oraz złoty pierścień. Kiedy wróciły do domu, mama odeszła w spokoju. Kasia wyprowadza się z domu i znajduje pracę w mieście, jako opiekunka w domu generała. Dziecko, którym opiekowała się Kasia, bawiło się pierścieniem mamy, który był identyczny jak Kasi. Aż tu nagle go zgubiło. Kasia została posądzona o kradzież i została skazana na więzienie. Została wtrącona do lochów i rozpacza w samotności. Bo jest przecież niewinna. Płacząc zasypia. Nagle pojawia się czerwony pies. Ją ratuje. Lecz zostają przyłapani przez strażników. Jeden z nich ścina psu głowę. Nagle ciało psa znika, a w jego miejsce pojawia się ślepy książę. Wtrącają go do lochu razem z Kasią i skazują na śmierć. Na placu przed gilotyną zbiera się tłum, w tym generał i generałowa. Czekają na egzekucję Kasi i księcia. Kat nie jest w stanie zabić swojej własnej córki, więc uwalnia skazańców, a sam się poświęca. Złodziej kradnie generałowej 2 dukaty i złoty pierścień Kasi i oddaje je należytej właścicielce. Kasia oddaje złote dukaty księciu, a one zamieniają się w jego oczy. A złoty pierścień ma magiczną moc. Ta moc pozwala im wrócić do królestwa księcia. Tam książę wraca na tron jako prawowity władca i kończy wojnę pomiędzy swoim królestwem a krajem generała.